Artur Drążek po ważeniu Ragnarok MMA2, witam. Witam, witam. Akurat mój kolega portalowy rozmawiał z twoim rywalem i generalnie Dawid, który jeszcze nie zaznał porażki, powiedział, że chciałby, w zasadzie życzyłby sobie i będzie do tego dążył, żeby ten pojedynek toczył się w stójce, co w zasadzie jest chyba takim konfliktem z twoim stylem i pozostaje chyba kwestia, kto będzie lepszy w narzuceniu tej swojej gry. No jeszcze zobaczymy, wiadomo, MMA to nie jest sport, w którym możemy sobie narzucić, że będziemy tylko walczyć w stójce czy tam parterze. Ja nastawiam się po prostu na MMA i będę walczyć w stójce, będę walczyć w zapasach, będę walczył w parterze. To jest MMA, także wiadomo, nie ma co zakładać, że będę walczył akurat teraz w parterze. Nie, przygotowywałem się na każdą płaszczyznę i mogę robić wszystko. Myślę, że w przypadku rywali właśnie jak u Dawida, że on jeszcze nie zaznał porażki, to są uczące doświadczenia bardzo często. Ty masz akurat takie doświadczenia, teraz jesteś po dwóch zwycięstwach z rzędu, jeżeli dobrze kojarzę, ale generalnie właśnie uważasz, że to jest na plus jednak zaznać mimo wszystko, upaść czasami, żeby móc wstać. Tak, oczywiście. Myślę, że porażki tak naprawdę uczą, bo wiadomo, że niekiedy ktoś, kto cały czas wygrywa, może po prostu w pewnym momencie lekko odpuścić, a akurat wtedy ta porażka przyjdzie, wiadomo, i po prostu zapomnie się troszeczkę, nie dotrenować tyle, ile powinien. To z takich ciekawostek, skoro mamy grapplerów niepokonanych, Khabib Nurmagomedow, który będzie walczył dzisiaj w nocy, na pewno to jest pojedynek, na który patrzy cały świat i ty pewnie też. Jak sobie wyobrażasz ten pojedynek z Dustinem Poirierem? Oczywiście. No ja wyobrażam sobie tak jak każdą walkę Khabiba, no co, no obali i będzie kontrolował przez... Nie no, myślę, trzecia runda, skończy go, podda pewnie czymś. A wracając do twoich pojedynków, powiedz, dlaczego u ciebie jest tak, że walczysz generalnie ostatnio chyba od 3 lat, to co roku tak walczysz, toczysz jeden pojedynek. Czy to jest generalnie taki jest twój plan, czy po prostu, nie wiem, życie, zdrowie nie pozwala? Życie, zdrowie, tak samo mam jeszcze inne zajęcia, wiadomo, jakaś praca, jestem też trenerem, studiuję, także dużo jest zajęć, dlatego nie mam czasu, żeby więcej tych walk toczyć, ale też w 2018, 2019 trochę mniej. Też byłem aktywny na zawodach grapplerskich, także oprócz tego jeszcze robię grappling, także i tak dużo mam tych startów oprócz MMA. A okej, czyli drugi trener akurat ten fakt mi umknął, czyli generalnie też jest jakaś odpowiedzialność właśnie, no tak, bo będą twoi uczniowie. No tak, no na tej gali będę u dwóch moich zawodników, jeszcze u trzeciego będę w narożniku, który też do nas przyjeżdżał, także no będzie dużo roboty. Aktywny dzień czeka w takim razie jutro, bardzo dziękuję i powodzenia. Dziękuję bardzo.